No i Dawid Kubacki. Popatrzmy na skok naszego reprezentanta. Pamiętamy tę serię 10 miejsc na podium z rzędu w zawodach Pucharu Świata. Trzeci w klasyfikacji generalnej. Zwycięzca kwalifikacji, Dawid. Do tej pory indywidualnie na podium w Lahti stawali tylko Adam Małysz i Kamil Stok. Dawid, pięknie! Dawid daleko, jakżeż pewnie, z jaką lekkością wyprowadził ten cios Dawid Kubacki. No wielkie brawa, do tego jeszcze niekorzystne warunki. Będzie miał dodanych 1,2 punktu, ale 127,5 metra. Najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy. Noty od sędziów, 18,5 od trzech arbitrów. Jeden dał 18, jeden 19. No więc te noty nie będą brane pod uwagę. Świetnie, Dawid. Tak jak podczas skoków w kwalifikacjach. Odpowiednie wyjście z progu, nakręcenie się nad zeskokiem, przyjęcie pozycji do lotu.